NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim. Cześć wszystkim, jesteśmy w kolejnym podcaście Pick Six podsumowującym najważniejsze wydarzenia za wielką wodą, między innymi, a może przede wszystkim o lidze NFL, ale nie tylko, bo nawet dzisiaj na wstępie wspomnimy o MLB, której jesteśmy na etapie rozgrywania World Series, w której mierzą się Chicago Cubs i Cleveland Indians. Jest ze mną jak zwykle Łukasz Dudka, cześć Łukasz. Cześć, kłaniam się. Nie wiem, czy wiesz, ale tak jak już przygotowywałem się do dzisiejszego podcastu, to zaliczyłem te nasze długie audycje, jest już ich 40. Piękna liczba, nie? Tak, świętujemy. Ciekawe, czy dotrzymamy do setki, myślę, że będziemy tego blisko, chociaż może nawet już to przekroczyliśmy, bo przecież te podcasty off-seasonowe nie liczą się do tej naszej głównej klasyfikacji, więc możliwe, że już jest blisko. Nie, ale musimy jakoś 50 poświętować jeszcze. Musimy następny zakład wymyślić. No, a tak. Szczególnie, że jeden już prawie przegrałem. Po raz drugi. To teraz już znowu chcesz mnie wkopać. No dobra. Chwili prowadzącego, niestety. Nie zawsze może być tak słodko, nie? Jeszcze jedno pytanie a propos, a może to porozmawiamy sobie przy okazji zapowiedzi o NFL. Chciałem się spytać, czy żyjesz jeszcze w Survival Fantasy, ale to o tym później. Zaczniemy od MLB, bo miałem przyjemność wczoraj porozmawiać z Grześkiem Kowalskim. Znacie go innych podcastów o między innymi lidze akademickiej. Mieliście przyjemność go tam poznać. Grzesiek to jest wielki pasjonat MLB. Rozmawiałem z nim wczoraj, jeszcze przed pierwszym meczem finałowym World Series. No i posłuchajcie, kogo on stawia w tej rywalizacji Cubs Indians jako faworyt. Hej, 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 gościu! Jest już z nami Grzesiek Kowalski, ekspert od ligi MLB. Cześć Grzesiek. Cześć. Tak jak my kochamy moment, kiedy nadchodzi Super Bowl, przygotowujemy się do niego dłuższy okres czasu, tak, ty masz teraz swoje święto, World Series. To już jutro, tak, bo rozmawiamy tuż przed pierwszym meczem. Dokładnie tak, już jutro pierwszy mecz pomiędzy Chicago Cubs a Cleveland Indians. Jak widzisz tę rywalizację? Czekają nasze emocje, ponieważ Cubs nie zdobyło tytułu od 108 lat, tak to prawda, tak długo, a Cleveland od końca lat 40. No właśnie, bo to takie marki dosyć niespodziewane, nie? Bo dosyć dużo mówi się o Yankees, o Red Sox, a o Cubsach mówiło się, że ja pamiętam nawet jak z Łukaszem kiedyś rozmawiałem, że tam w Chicago no są problemy z frekwencją i z zainteresowaniem, a teraz grają ostatnie spotkania sezonu i wiele mówi się, że Chicago ma naprawdę wielkie szanse, żeby ten puchar World Series przywieźć do Chicago. Jak to widzisz? Moim zdaniem faworytem do wygrania są Chicago Cubs, ale nie pompowałbym tego balonu aż tak bardzo, jak jest to w amerykańskich mediach, gdzie każdy liczy na przerwanie tak dużej serii bez tytułu. Raczej bym obstawiał, że to się skończy w 7 albo w 6 meczu. W MLB, tak samo jak w NFL, drużyny forma idzie sinusoidą. Raz odbudowują swoją drużynę poprzez draft, innym razem dominują nad resztą ligi. Cubs po kilku sezonach byli w dołku, ale przyszedł general manager Theo Epstein i zaczął budować tę drużynę. Poza tym mieli bardzo wysokie numery w draft, przez to mogli wybierać lepszych zawodników, no i na podstawie tego chociażby istnieje obecny zespół, gdzie znajdują się bardzo dużo młodych zawodników, jak Baez, Chris Bryant chociażby na przykład. Okej. Dobra, będziemy to weryfikować już po tym, jak rozstrzygnie nam się rywalizacja. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Nie ma problemu, do usłyszenia. Hej, 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 gościu! Łukasz, jak słyszeliśmy, Grzesiek stawia na Cubs, ale teraz już jesteśmy po pierwszym spotkaniu. 6-0 przegraliście, no i wyglądało to dramatycznie i dramatycznie to mało powiedziane słowo, bo wy tak naprawdę nie podjęliście zupełnie tam walki. Tak, Cubs nie mieli nic do powiedzenia w tym meczu, doskonale zagrał Corey Kluber, startujący pitcher Cleveland Indians, tak w zasadzie to jest jedyny pitcher takiego, no, z prawdziwego zdarzenia w Cleveland. I wiadomo było, że ten mecz przegrany. Przeciwko niemu zagrał też fenomenalny miotacz, John Lester, ale no, Lester już w pierwszym inningu pozwolił przeciwnikom zdobyć 2 punkty i w zasadzie mecz się w tym momencie skończył. Od momentu, kiedy były rozgrywane serie finałowe American League i National League, porównywane do finałów konferencji w NFL,
mamy no, taką prawidłowość, że drużyna, która jako pierwsza zdobywa punkty, wygrywa później mecz. I ta prawidłowość potwierdziła się wczoraj. Indians zdobyli dwa pierwsze rany już w pierwszym inningu, no i później wszystko już było z górki. Później Lester grał stosunkowo słabo, Kluber grał naprawdę fenomenalny mecz. On pobił rekord World Series w ilości strikeoutów, w ilości wyautowanych zawodników za pomocą samych tylko rzutów. Miał 8 strikeoutów w pierwszych trzech inningach. Ale wiesz, absolutny rekord World Series. Dokładnie, ale wiesz co, dorzucę tylko, bo chciałbym, żebyś się do tego stosunkował. Czy nie masz może wrażenia, że może Cubs byli przestraszeni tym finałem, bo te piłki, fakt, były dobrze rzucane, ale mam wrażenie, że to nie było aż tak genialne, nie było aż tak genialne zagranie. Nawet komentatorzy chyba podkreślali to, że widać, że zawodnicy Cubs jakoś grają po prostu nie swój mecz. Ale czy to jest właśnie te widmo tego World Series, że już oni tak dawno tam nie byli? Tak jak Grzesiek wspominał, już ponad 100 lat? Tak. World Series Cubs grali ostatni raz w 1945 roku. Przegrali ten World Series i wtedy zaczęła się ta klątwa Billy Goat, tej kozy, tej nieoficjalnej maskotki, która została wyproszona z World Series. Wcześniej ostatni raz Cubs wygrali w 1908 roku i od tego czasu mamy taką wielką posuchę w Chicago. I rzeczywiście zawodnicy są pod ogromną presją, ale no, Kluber grał fenomenalnie i ja ciągle myślę, że to zwycięstwo to przede wszystkim jego zasługa. Ale Cubs, którzy w sezonie zasadniczym wygrali 103 spotkania, przegrywając tylko 58, jako jedyna drużyna w tym sezonie przekroczyła barierę 100 wygranych meczy, świetnie grali przeciwko słabym drużynom. Jeżeli napotykali na swojej drodze jakąś średnią albo przeciętną drużynę, to miażdżyli ich, demolowali, no kompletna dominacja. Natomiast jeżeli trzeba było grać już z dobrymi drużynami, to ten ich bilans ciągle dodatni, ale już był bliżej tych przysłowiowych 50%. No i właśnie taka sama ilość zwycięstw to porażek. No i właśnie też, wiesz co, warto podkreślić a propos zwycięstw i bilansów, no macie gorszy bilans od Indians, to może mieć znaczenie, że ostatnie spotkanie nie, może mamy, być? Mamy lepszy bilans. Lepszy? A, to coś źle sprawdziłem, okej. Okay. Indians wygrali w sezonie zasadniczym 94 mecze, ale Indians lepiej spisują się w playoffach. Cleveland jest naprawdę on fire w tej chwili. Oni, odkąd rozpoczęły się playoffy w MLB, przegrali tylko jeden mecz, mecz numer 4 z Toronto Blue Jays na wyjeździe. Mecz, który teoretycznie dałby szybszy awans ekipie z Cleveland. Cleveland byli wypoczęci, bo musieli czekać, aż Cubs wygrają swoją serię z LA Dodgers i są no, lepiej przygotowani, przynajmniej do tego pierwszego meczu. Teraz będzie im dużo trudniej. Cubs mają w swoich szeregach 4 naprawdę bardzo dobrych pitcherów. Dzisiaj będziemy mieli Jake'a Arrietę, który... No właśnie, jak ja obrobię całe nagranie, no to już będziemy po drugim spotkaniu. Myślisz, że to może być już kluczowe spotkanie dla rywalizacji? 2-0 jest już nie do odwrócenia? No teoretycznie wszystko się może zdarzyć. 3 następne mecze będą w Chicago i Chicago ma lepszych pitcherów, startujących pitcherów numer 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. Więc teoretycznie teraz to wahadełko powinno przechylić się w stronę Chicago Cubs, którzy powinni no, lepiej rzucać i lepiej odbijać piłki przede wszystkim. Ale ten dzisiejszy mecz będzie niesamowicie ważny. No, Jake Arrieta, obrońca, no nie obrońca, on ciągle ma tytuł Cy Young Award w National League, no, tytuł najlepszego pitchera National League z zeszłego sezonu. No, nie jest aż tak dominującym miotaczem jak w zeszłym sezonie, ale ciągle gra całkiem nieźle. Później mamy Kyla Hendricksa, Jake'a Lucky, to są naprawdę bardzo dobre nazwiska, natomiast Cleveland w konieczności będzie musiało dać o wiele krótszy czas odpoczynku niż chcieliby tego Coreymu Kluberowi, który ma wystartować już w trzecim meczu, czyli po zaledwie 3 dniach odpoczynku. Przepraszam, w czwartym meczu, po 3 dniach odpoczynku. I nie wiadomo, czy Kluber będzie w stanie no, odnowić swoją kondycję i rzucać na wysokim poziomie już tak szybko, po tak krótkim odpoczynku. Myślę, że Cubs są lepszą drużyną. No umówmy się, przed sezonem na Cleveland Indians nikt nie stawiał. I, na Cubs i chyba oni też tak fenomenalnie... w pewnym momencie... Właśnie nie, Karo. Cubs w zeszłym sezonie byli już w playoffach. Cubs byli taką pieczołowicie montowaną, składaną do kupy drużyną. Mówił o tym nasz gość wcześniej. Theo Epstein, ten prezydent Chicago Cubs, realizował swój plan 5-letni i on się no, sprawdza w 100%. I Cubs na zakończenie sezonu zasadniczego naprawdę byli zdecydowanie najlepszą drużyną tego sezonu. Natomiast Indians w momencie, kiedy oni świetnie rozpoczęli,
wszyscy żartowali, że Cleveland z miasta, które najdłużej nie wygrało żadnego tytułu mistrzowskiego od lat 40. Najpierw wygrali Cavaliers, a teraz no, niesamowicie Kopciuszek w lice MLB, bo Cleveland Indians, to trudno uniknąć tego porównania do Kopciuszka baseballowego w tym sezonie. I tutaj ciekawostka. Wczoraj pierwszy mecz World Series od 40 bodajże 7 czy 8 roku w Cleveland i tego samego dnia zaledwie kilkaset metrów dalej swój mistrzowski proporzec, ten baner mistrzowski zawieszali Cleveland Cavaliers. Dokładnie, nawet by widoki takie z góry było widać zarówno stadion, jak i hale i tak sobie tam nawet komentatorzy żartowali, może żartowali, a mówili poważnie, że teraz no tylko Browns muszą jeszcze dorównać. Właśnie, ci Browns raczej tego nie zrobią, biorąc pod uwagę ich problemy z rozgrywającymi. Ale no w Chicago jest to naprawdę kolosalna sprawa w tej chwili. Całe miasto żyje tylko i wyłącznie baseballem i gwarantuję, że jeżeli Cubs wygrają World Series, to wieczne miasto zostanie no, zamknięte przynajmniej na tydzień. Ludzie będą tylko pić, imprezować i świętować. No właśnie, a propos tego, bo mówiłeś, że Cubs w poprzednim sezonie już też grali nieźle, ale pamiętam jak rozmawialiśmy. Może to było 2 lata temu, a może więcej. Mm-hmm. W sumie ten czas nam tak szybko zleciał, te Pick Sixy tak już się nam naprodukowały, że jak to się mówi, szczęśliwi czasu nie liczą. No ale jakiś dłuższy czas temu rozmawialiśmy o tym, że Cubs no, mają problemy frekwencyjne, że z tym baseballem wcale nie jest najlepiej i w sumie nie wiadomo w jakim kierunku podąży ta drużyna. Rozmawialiśmy też o samych Polakach, naszych rodakach, którzy mieszkają w Chicago. Mówiłeś o tym, że oni raczej traktują baseball no tak bardzo letnio. Powiedzieć letnio to też jest duże słowo, bo tam praktycznie Polonia nie organizuje się, by oglądać spotkania. Coś się w tej mierze zmieniło, jeżeli chodzi o samych mieszkańców Chicago, jeżeli chodzi o Polonię? Polacy baseballem raczej się nie interesują, Polacy nie rozumieją baseballa. Bo jeszcze mniej rozumieją baseball niż futbol amerykański. Uważają ogólnie Polacy baseballa za sport bardzo nudny do oglądania. No i trudno się z tym nie zgodzić, bo jeżeli nie masz w tym wyścigu konia, na którego postawiłeś jakieś pieniądze, to raczej no, trudno się to ogląda. No nie jest to widowiskowy sport. Dodam ci nawet jedno, że to chyba nawet jest nudne dla samych zawodników, bo oni często, czy trenerów, którzy często jedzą pestki, żują gumy. Tak, no. Jakoś ten czas trzeba wypełnić, ale z drugiej strony pomyśl, jak wymagający jest to sport, no bo jesteś takim outfielderem, załóżmy, i stoisz na tym boisku, szczególnie teraz, w październiku, jest ci zimno, no umówmy się, i nagle leci w twoją stronę piłka i ty musisz wykonać zagrywkę, to jest twoje 5 minut. Nie ma tak jak w piłce nożnej, że jeżeli ciebie minie zawodnik, to masz kumpla z drużyny, który zaraz spróbuje mu tą piłkę odebrać. Ty musisz tą piłkę złapać. To jest twoje 10 sekund, kiedy ty musisz zarobić na ten swój kolosalny kontrakt. I ja naprawdę podziwiam tych zawodników, którzy są naprawdę sportowcami, atletami no, światowej klasy. Z drugiej strony baseball to jest sport niby drużynowy, ale przecież bardzo indywidualny. To jest pojedynek jeden na jeden. Pitcher kontra zawodnik, który odbija, kontra hitter. I tak naprawdę powodzenie, sukces danej drużyny zależy przede wszystkim od startujących pitcherów. Dlatego no te nazwiska, tak jak dzisiaj, Jake Arrieta czy Trevor Bauer, to są dwie osoby, które zadecydują o losach tego dzisiejszego konkretnie spotkania. Myślę, że od pitcherów zależy jeszcze dużo, dużo więcej niż w futbolu amerykańskim od rozgrywających, czy w hokeju na przykład od bramkarzy, którzy też są niesłychanie istotni. Okej, dobra. Myślę, że tej rozgrzewki już starczy. A propos MLB, wydaje się, że to mimo wszystko będzie rywalizacja bardzo wyrównana. Może rozstrzygnąć się też nasz gość, o tym wspominał, w ostatnim meczu. Sam na to liczę, będę spotkania nadrabiał i życzymy wielu emocji naszym fanom. Może wam akurat, może złapiecie ten haczyk i też pokochacie MLB tak jak my przez te ostatnie spotkania, a ty to już szczególnie mówisz, że playoff to już jest to. To jest fajne, pod warunkiem, że masz tam swoją drużynę. Dokładnie, albo coś obstawiłeś, więc dokładnie tak. Okej. Łukasz, mamy dwie prośby a propos Brooka Osweilera. W sumie nie możemy się dziwić, bo no, to jest głośny temat ostatnich dni. Mówi się o tym wiele. Podczas komentowania spotkań Houston Texans realizatorzy też nas ubogacają różnymi statystykami. Pokazują, jak to Bruce Weiler jest wspaniały.
Więc no trzeba poświęcić mu czas i teraz już do końca rozgrzewkę poświęcimy tylko jemu. Co ciekawe, Gracjan Chodakowski 7 dni temu wysłał do nas pytanie jeszcze przed meczem Houston Texas Denver Broncos. Co zrobią Houston Texas, jeżeli Brock Osweiler będzie grał tak jak do tej pory, jeszcze przed meczem z Broncos? I dodał jeszcze, pokuszą się o wydraftowanie quarterbacka w pierwszej rundzie, czy pozyskają kogoś free agency, a może Brook będzie dalej starterem? Ostatnia opcja. Są tak umoczeni finansowo w tej chwili, no, on dostał kontrakt na 4 lata, wart 72 miliony dolarów, z czego 37 milionów dolarów to gwarantowane pieniądze. Nie mogą go obciąć jeszcze przez co najmniej 2 lata. Może w ostatnim sezonie zdecydują się połknąć te kilkanaście milionów dolarów, ale Osweiler ma, no, jest przywiązany w tej chwili, połączony biodrem z menadżerem generalnym, z trenerem, z właścicielem, z całą organizacją Houston Texans. Nic tam nie da zrobić. Za dużo, tak jak Chicago Bears byli, no, związani z Jayem Cutlerem. Dali mu za dużo pieniędzy, żeby móc się go tak łatwo pozbyć i trzeba było żyć z dobrym czy złym Cutlerem. Ten sam problem mają w tej chwili Houston Texans, ale Osweiler jest fatalny! Ludzie! Jak tu też dodał jeszcze kolejny nasz słuchacz, pozdrawiamy go już bardzo serdecznie, Sotis, każdy odcinek słucha, komentuje, dzięki wielkie, to też jest twój sukces, ten 40. podcast, ale wracając już do samego tematu Osweilera, pyta nas, kto jest menadżerem tegoż zawodnika wspaniałego, kto załatwił mu taką kasę i taki kontrakt? Super agent, nazywa się Jimmy Sexton, tak w ogóle całkowicie na marginesie. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi agentami w Stanach, z ich nazwiskami konkretnie. Dwóch w tej chwili najbardziej prominentnych agentów to Jimmy Sexton i Tom Condon. Gruba ryba, no, dosłownie w przenośni, nie? Sexton. No właśnie, jak to skomentować? No ale to tak zupełnie na marginesie. Podobno komentatorzy to podkreślają cały czas, że Houston Texans, menedżer generalny Rick Smith i ani trener Texans ani razu nie spotkał się oko w oko z Brockiem Osweilerem. Osweiler podobno nawet nie przyjechał do Texans, żeby zobaczyć, jak wygląda zaplecze treningowe, jak nie miał żadnego kontaktu z przyszłymi kumplami z drużyny. Wszystko odbyło się, no, w białych rękawiczkach, dosłownie w przenośni. No, ale po kolei. Broncos zaoferowali Sextonowi kontrakt dla Osweilera, który miał opiewać na 3 lata i miał być warty 39 milionów dolarów. To miała być podłoga, ale jeżeli Osweiler grałby dużo, grałby dobrze i jeżeli Broncos odnosiliby sukcesy, to ten kontrakt mógłby zostać wywindowany do 45 milionów dolarów. Sexton odpowiedział, że jest zainteresowanie ze strony innych drużyn. Szybko okazało się, że Texans są zainteresowani. Broncos podnieśli wartość tego kontraktu, który został im zaoferowany Osweilerowi, do 49,5 miliona dolarów, odrobinę więcej. No ale Texans przybili tak wszystkich, oferując, tak jak mówiłem wcześniej, 72 miliona dolarów. No trudno winić Osweilera, że przyjął tą ofertę od razu, no bo to nie było mowy, żeby John Elway podskoczył z 50 do 72 milionów dolarów. I Sexton jako agent wykonał świetny manewr. On zabronił Osweilerowi odbierania telefonu od kogokolwiek z Denver Broncos, włączając to nawet jego kumpli z drużyny. Osweiler nie odpowiadał na żadne tweety, na żadne SMS-y, na żadne telefony. Zostawił wszystko w rękach agenta i ostatecznie się mu to opłaciło, no bo tak naprawdę z punktu widzenia zawodnika chodzi o kasę i jeszcze raz o kasę. Reszta przyjdzie może kiedyś z czasem, chociaż patrząc na grę Osweilera, no to będą to raczej chyba płonne życzenie, bo nie sądzę, żeby nagle stał się kimś fenomenalnym rozgrywającym. A propos tego, co wspominałem, Jimmy Sexton to gruba ryba dosłownie w przenośni, dosłownie, bo posturę ma taką solidną, jak liniowy w lidze NFL, a też i w przenośni, bo ma już podpisane kontrakty z 54 klientami, wśród których jest między innymi, uwaga, Nabokung Suh, znowu zrobił dobrą robotę, nie? Tony Romo, Philip Rivers, Julio Jones i oczywiście Brock Osweiler. Jego majątek to 25,3 miliarda dolarów. No jak z takim agentem nie podpisać umowy? Dokładnie, a wiesz, co jest ciekawe? Sexton reprezentuje też całą masę trenerów, włączając to również trenerów college football. On
On reprezentuje m.in. Nicka Sabana, który w tej chwili jest numerem 2 na liście najlepiej zarabiających trenerów zaraz po Harbaugh, trenerze University of Michigan. Więc bardzo wszechstronny, jak się okazuje, bardzo skuteczny akt. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja też miałem jakieś delikatne wątpliwości. Delikatne to oczywiście małe słowo. Wątpliwości przy tym podpisywaniu tego kontraktu. No ale w sumie tego na rybku zbyt wiele nie było, a Texans no, byli w dramatycznej sytuacji. Potrzebowali rozgrywającego. Nie za taką kasę, ale może Brock Osweiler byłby dla mnie do przyjęcia w Texans. Ta kasa po prostu sprawiła, że uważam ten deal za beznadziejny. Tak, no słuchaj, Texans mają rekord, jaki mają. No, ciągle mają szansę, ciągle są liderem dywizji, mają szansę na to do playoffów, więc... Chociaż bardziej, bardziej ciągnie ich Miller niż pomaga im w zwycięstwach Brock Osweiler. Raczej taka kula u nogi, hak, który gdzieś tam się zaczepia, ale Miller ciągnie to wszystko, nie no, zawsze tak, się tak, udaje. Zobacz, jak wpisuje się w Chicago Brian Hoyer, którego... Texans tak bezceremonialnie obcięli i gra w Chicago za 2 miliony dolarów. Ludzie. Ale wiesz, co załatwiło pieniądze Osweilerowi? Jego świetny występ w 2015 roku. Przede wszystkim mecz z New England Patriots. On pokonał z Denver Broncos Patriotów po dogrywce 30-24. Był wtedy, no, zrobiłem sobie notatki, 23 z 42 celnych dwóch podań. 270 yardów, jedno przyłożenie, jedno interception, grał naprawdę dobrze. W kilku meczach w zeszłym sezonie spisał się naprawdę, naprawdę nieźle. Uczył się od najlepszych, bo przecież podglądał samego Peytona Manninga, więc można było liczyć na to, że jego ten work ethic, to tak bardzo ładnie brzmi po angielsku, czyli taka etyka pracy, taka sumienność, rzetelność jest na naprawdę najwyższym poziomie, ale wiesz co, w tej chwili mnie dobija, kiedy było widać Osweilera za linią boczną. Kompletnie nie funkcjonuje, kompletnie nie pasowuje się w resztę drużyny. Ale widać wiesz co? Było, że no, odpiskowuje sobie z receiverami, z tymi najważniejszymi receiverami i tam żadnej chemii między nim a resztą drużyny w tej chwili nie ma. Ale wiesz co, to też jest prawda, oczywiście, potwierdzam, zgadzam się, widziałem to, ale to w sumie mi się wydaje, że to też jest efekt tego, jak te spotkania wyglądają i jaki jest wynik tych spotkań, bo podobne sytuacje widzieliśmy chociażby w meczu Cardinals w tym tygodniu, gdzie z 20 chyba bodajże 2 yardów field goala na wygranie spotkania nie strzelił Cantanzaro, tak? No więc to jest, wiesz, no mają wszyscy świadomość, że Brock Osweiler miał zawodników na pozycji, a przerzucał ich, nie? To nie było coś takiego, że wiesz, rzucisz komuś w ręce piłkę, a on nie złapie. Myślę, że to byłoby bardziej do przełknięcia niż po prostu no, zawodnicy na pozycjach. Myślę, że też wszyscy wybaczyli mu słabsze spotkanie z Broncos, bo no jak tylko 131 yardów, tylko 22 skuteczne podania, króciutkie podania, bez żadnego przyłożenia. Myślę, że to wszyscy by mu wybaczyli, gdyby po prostu nie ten kontrakt, nie? No to jest determinacja tego wszystkiego i wszyscy są źli, bo teraz ta drużyna no, ma kilka co najmniej problemów, a nie może sobie pozwolić na jakieś wielkie wydatki w przyszłym off-season, bo kula u nogi wisi i ona będzie wisić jeszcze przez dłuższy okres czasu. Chociaż na przykład taki Tony Romo prawdopodobnie będzie do wzięcia. Coraz częściej się o tym mówi, że to taki właśnie Peyton Manning z okresu w Colts. Prawdopodobnie po sezonie będzie możliwość, by go zgarnąć. Zobaczymy, jak to się jeszcze rozwiąże, ale Texans uwiązani są strasznie Osweilerem. Nie mogą go obciąć w tej chwili. Ten dead money, czyli te pieniądze, które ważyłyby przeciwko salary cap, w przyszłym sezonie będą wynosiły ponad 30 milionów dolarów. No, nie można funkcjonować, nie można budować drużyny płacąc człowiekowi, który nie gra dla ciebie, 30 milionów dolarów. Ja rozumiem, że to są papierowe pieniądze, no, ale nie da się tego zrobić w lidze NFL. No, Houston sami na siebie zostawili tą pułapkę i w tej chwili nie ma wyjścia. Muszą z nim być przynajmniej przez najbliższe 2 lata. Okej. Łukasz, no musimy zamknąć ten temat, ale pewnie on będzie wracał co jakiś czas jak bumerang z kolejnego spotkania na spotkanie, bo raczej nagłej zwyżki formy Osweilera nie należy się spodziewać, ale co zrobić? No kibice Texans muszą przygotować się na kilka lat trudnych spotkań. Okej,
Przechodzimy do zapowiedzi, a więc na wstępie, żyjesz jeszcze na polu Survival Fantasy? Nie, przekombinowałem, bo miałem do wyboru Green Bay Packers, no ale oczywiście wiecie, nie to Chicago Bears. Miałem do wyboru Cincinnati Bengals, którzy grali z Cleveland, ale oczywiście przekombinowałem. Ja zawsze czuję, że Cleveland wygrają jedno spotkanie i nie wybrałem z Cincinnati, postawiłem na Atlanta Falcons, no i bum, spotkanie, które zapowiadało się na gładkie zwycięstwo na początku Atlanty, skończyło się dogrywką, w której oczywiście wygrali Chargers. No i jestem out of survival. Trzymałeś się dosyć długo i tak, ja już odpadłem, może to nie jest okazja dobra, żeby się pochwalić, ale tak poszłem sentymentalnie, że jednak Denver Broncos już nie będą tacy mocni i postawiłem w pierwszym spotkaniu sezonu na Panthers. Niestety, Panthers to już nie ta drużyna, ale o tym powiemy przy zapowiadaniu spotkań. Zaczynamy od spotkania, które wielu może powie, że ich nie grzeje, że ich ziębi. Dla mnie jest całkiem interesującym. Jaguars grają z Titans. Z przyjemnością obejrzę sobie popisy Tennessee Titans nad tą bardzo nierówną defensywą Jaguars. Stawiamy tutaj chyba na Titans, nie? No chyba tak, ale żartujesz. Mam nadzieję, że żartujesz. Nie mogę powiedzieć, że odradzam jakiegoś spotkania. Zrobiłem to specjalnie. Chciałem cię sprowokować, ale mówię... Jest to ostatni mecz, który kogokolwiek chyba kręci. Jeżeli musiałbym wymienić dwie drużyny, które są najbardziej w tej chwili bla do oglądania, to są Jaguars Titans, więc to jest... Nie da się tego oglądać. Nie wiem, co nakłoniłoby mnie do oglądania tego meczu. No, owszem, DeMarco Murray, fajnie. Jeden z lepszych w tej chwili, jeżeli nie... No naprawdę, ścisła czołówka running backów, no, fajnie. Ale Jacksonville Jaguars i Tennessee Titans, no nie wiem. No stawiam na Titans, ale fajnego meczu z tego raczej nie będzie. Ale wiesz, co mnie bardziej dobija, jeżeli już chodzi nie o sam wynik, to jak dramatyczny sezon ma Allen Robinson. To jest coś, nie wiem, no nie wiem jak to wytłumaczyć, bo mam tego zawodnika w fantasy, drugi chyba tydzień z rzędu, dramatyczne jakieś punkty, nie wiem, no w Londynie zagrał lepszy mecz, ale tak to sezon no, dramatyczny, to jest jeden z najlepszych receiverów ligi. Zgadza się, i to jest jedyny mecz Robinsona, ten mecz w Londynie, który on przekroczył chyba 10 fantasy points. Poza tym każdy jego mecz to absolutna porażka. Zobacz, zeszły sezon był świetny dla dwóch Alanów, Alana Hansa i Alana Robinsona. Natomiast w tym sezonie tam jest dużo więcej gęb do wykarmienia. Piłka jest rozdzielana bardziej równomiernie, no ale nie zmienia to faktu, że gość z niesamowitym talentem, bo byle kto nie łapie 1400 plus yardów i ponad 10 przyłożeń w sezonie, no od tak sobie, to przecież jest wielkiego kalibru wide receiver, który w tym sezonie kompletnie nie istnieje. I szczerze mówiąc, gdybym miał Alana Robinsona w swojej drużynie fantasy, próbowałbym się go pospieć w trajdzie. Wydaje mi się, że ciągle jesteś w stanie znaleźć osoby, które kupią nazwisko i potencjał w zamian za kogoś, kto będzie ci w stanie no, solidnie punktować z tygodnia na tydzień. Powiem ci, że myślałem nad tą opcję, ale mówię... Czekam na ten jeden dobry mecz, żeby było tak, że wiesz, z dobrą ilością punktów, 20 kilka, przyłożenie i 100 yardów i wtedy można sprzedawać za lepsze nazwisko, tak? No, ktoś spojrzy w jego statystyki, no powie, no sorry, kogo ty chcesz? Mogę ci oddać, mogę ci oddać Spencera Ware'a, który siedzi... Alana Robinsona z zeszłego sezonu. Nie znajdziesz pana Jacksonville Jaguars, ale kogoś, kto Jacksonville grał w zeszłym sezonie, na pewno będzie patrzył na niego przychylnym okiem. No właśnie, bo teraz to on ma potencjał sponsora Wera, czyli trzeciej gęby Kansas City Chiefs. No więc wiemy, jak to wygląda. Okej, przechodzimy do spotkań niedzielnych. Zaczynamy, uwaga dla wszystkich słuchaczy, przypomnimy też o tym na końcu. Zaczynamy godzinę wcześniej, bo w Stanach godzina została przesunięta, a więc o 14.30, a nie o 15.30, o 14.30 na Wembley. Redskins mierzą się z Bengals. Drużyny, które mają bilans 4-3 i 3-4, lepszy mają Redskins i wydaje się, że to oni chyba są na fali teraz wznoszącej, bo to zwycięstwo Bengals nad Cleveland Browns, no to chyba nie ma chyba zbyt wielkiej wagi, chociaż dobry mecz, no ale no co z tego, to są Browns. Właśnie, dobry mecz, cenne zwycięstwo, ale tutaj też nie ma dwóch zdań, że Cincinnati, jeżeli chce awansować do playoffów, to muszą to spotkanie wygrać. Z drugiej strony Redskins
no, grają dużo lepiej niż się tego można było spodziewać na początku sezonu, bo oni zaczęli fatalnie, a teraz rzeczywiście no, kolekcjonują te zwycięstwa jedno za drugim, grają coraz lepiej. W Cincinnati nie będzie heela, więc ich running game będzie no, myślę sporo osłabione. I ja ciągle patrzę na ekipę Cincinnati Bengals przez pryzmat AJ'a Greena. Jeżeli Waszyngtonowi uda się wyłączyć Greena z gry, to trudno będzie tam komukolwiek zdobywać jardy. No, w ostatnim spotkaniu z Browns właśnie nieźle zagrał LaFell, któreś dobre spotkanie jego. Myślę, że już Eifert będzie bardziej sprawny niż w ostatnich spotkaniach. Później mają bye week, więc to jest też taki dobry moment, żeby, mówię, złapać dobry oddech. Tak, oczywiście. Zakończyć na wysokim C. Dokładnie. LaFell 3 touchdowny w 3 kolejnych meczach i no, on i Eifert przy braku właśnie chwila. Myślę, że Andy Dalton będzie musiał te piłki rozdzielać równomiernie, zdecydowanie. Jeżeli jakoś wygrać, to w grze górą, krótszymi polaniami, a nie wiem na kogo postawić. To bo trudno tutaj, tu nie będzie drużyny, która będzie miała przewagę własnego boiska. Stawią chyba na Cincinnati Bengals. Oczywiście to spotkanie zamknie nam już te wyjazdowe mecze, ale jeszcze a propos Cincinnati Bengals. Mówi się, że tam coraz częściej wspomina się o tym, że szykuje się tam dobra zmiana, tak? Że ma być nowy szkoleniowiec, nowy menadżer. Zobaczymy, jak to się zamknie. No jeżeli nie będzie playoffów, to nie będzie tego argumentu, którego używał trener Lewis od 6 lat. Przegrywam w playoffach, ale jestem w playoffach co roku. No, mówiliśmy o tym krótko w zeszłym odcinku, no ale niestety od Lewisa będzie się wymagało naprawdę sporo. Czyli ja mam co do playoffów. Okej, okay. Kolejne spotkanie o 18:00, pamiętajcie, Kansas City Chiefs grają z Indianapolis Colts. Wydaje się, że faworyt może być tylko jeden, szczególnie, że defensywa Chiefs, no, gra jak gra, że coraz szybciej rozpędza się w tych swoich spotkaniach. Myślę, że to może być znowu czarny koń rozgrywek. Czy awansuje do playoffów? Może. Pewnie rozstrzygnie się to pomiędzy Oakland Raiders, ale w tym spotkaniu Chiefs, mimo że grają na wyjeździe, no to oni będą faworytem. Nie ma innej opcji. Tak, nie ma innej opcji, absolutnie. No, wiele rzeczy się do tego przykłada. Przede wszystkim no, defensywa Indianapolis Colts, która nie jest w stanie zatrzymać nikogo. Wraca do gry Dante Moncrief. To ważna wiadomość dla ludzi, którzy grają fantasy football. Zwróćcie uwagę, jeżeli Moncrief jest dostępny na waiver wire, no, a macie miejsce na ławce, warto go dodać, bo może być z niego, na pewno będzie z niego pożytek jeszcze. I no, on na pewno troszeczkę poprawi grę powietrzną, odciąży trochę T.Y. Hiltona, ale czy Indianapolis Colts będą w stanie wygrać z Kansas City? Raczej nie. Myślę, że bardzo solidnie grają ta defensywa i jakby nie było produktywny, taki solidny atak Chiefs, będą w stanie przesądzić o zwycięstwie w tym meczu. Kolejne spotkanie Cardinals grają z Carolina Panthers. Przed sezonem można by powiedzieć, no, szykuje nam się klasyk, a teraz chyba Cardinals, którzy no, w ostatniej kolejce też zawiedli bardzo swoich kibiców, mieli piłkę na zwycięstwo w nogach swojego kickera i zrobili coś, co zresztą z jednej i z drugiej strony, bo Seattle Seahawks tak jakby w akcie solidarności Hołszka zrobił ponownie, bardzo podobnie zagrał, a może nawet jeszcze gorzej. Wykonał swoje podwyższenia field goala. No ale wracając do samej rywalizacji Panthers-Cardinals. Cardinals muszą ten mecz wygrać, jeżeli chce się jeszcze liczyć. Obie drużyny muszą ten mecz wygrać, bo Panthers też są pod ścianą. Ale 1-5 wydaje mi się, że już oni odpadli z tych przedbiegów. No właśnie, chociaż jak popatrzysz na ich dywizję, no to Święci z Nowego Orlanu no, nie uciekli nikomu za bardzo. Zaczyna się chwiać w posadach ta potęga Atlanta Falcons. Tam przegrane mecze z rzędu i Panthers na pewno nie myślą, że jest już po sezonie dla nich. Oni myślą, że gwarantuje, że w mentalności tej drużyny ciągle wpisane jest jeszcze myślenie o awansie do playoffów, no ale trzeba będzie ten mecz wygrać. Pytanie, co byli w stanie osiągnąć podczas bye week i w jaki sposób się zaprezentują właśnie przeciwko Arizona Cardinals, którzy również są pod ścianą, bo dla nich ten remis Seattle Seahawks był jak porażka. Oni tracili przed tym spotkaniem 2 mecze do Seattle Seahawks. Nie udało im się odrobić całego meczu. W zasadzie utrzymali status quo i w tej chwili no, będą musieli liczyć na potknięcie Seahawks, żeby myśleć o wygraniu swojej dywizji. No a Cardinals grają naprawdę słabo.
mają do dyspozycji fenomenalnego zawodnika w osobie Davida Johnsona i mimo jego bardzo dobrej gry nie są w stanie wygrywać spotkań. Analizowaliśmy ich grę już wielokrotnie i jeżeli nie wygrają przeciwko ekipie z Caroliny, będzie im trudno walczyć o to play-off. Kolejne spotkanie Oakland Raiders zagrają z Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay 3 porażki, 3 zwycięstwa. No, a Oakland Raiders 5-2. Szykuje się 6-2. Tu też jeszcze wspomnimy o dwóch sytuacjach, ale może najpierw ciebie poproszę o krótkie swoje typy. Stawiasz tutaj na drużynę gości, którą są Raiders? Tak. Stawiam na Oakland Raiders. Pamiętasz, że kilka razy powtarzam o tym, że kiedy ekipy z Kalifornii muszą podróżować na wschodnie wybrzeże i grać rano o 12, to ich biologiczny zegar jest wtedy o 9 rano. I teoretycznie te kalifornijskie ekipy powinny grać słabo, no ale w przypadku Oakland Raiders ta reguła całkowicie się nie sprawdza. Za każdym razem w tym roku, kiedy Raiders muszą grać na wschodnim wybrzeżu, wygrywają. I właśnie to jest pierwszy temat, który chciałem poruszyć przy okazji tej zapowiedzi. Mówisz, że wygrywają, owszem, ale jak obejrzałem całe spotkanie, bo wcześniej tak tylko rzucałem okiem w pracy, obejrzałem całe spotkanie Jaguars, Raiders, normalnie krew lała się z oczu. Co tam się wydarzyło, to jest nie do pojęcia. Amari Cooper, fakt, że krył go Ramsey, jeden z lepszych młodych talentów w linii defensywnej ligi całej linii defensywnej, nie tylko samych safety czy cornerbacków, ale no grali fatalnie. To było, że te spotkanie no nie ma co ukrywać. Uratował im Latavius Murray. Crabtree zagrał kolejny dobry mecz, ale Amari Cooper zupełnie nie był dla niego wsparciem. Dodatkowo na potwierdzenie tego, że zagrali fatalnie, drugi najlepszy biegacz w Raiders, zgadnij jak się nazywał po Murrayu. Wiesz co, oglądałem to i nie pamiętam, bo analizowałem ilości snapów. Cieszy mnie bardzo, ja mam Latavisa Murraya w obu ligach fantasy football, w których gram, więc byłem bardzo ciekawy, zostawiłem go na ławce, no nie ryzykując braku pewności, jak zagra w pierwszym meczu po powrocie na boisko z trudnej kontuzji, no i analizując ilość snapów na boisku, Murray dominował zdecydowanie, ale pozostałe nazwiska szkoda nawet gadać. Okej, no to ja już twoją wypowiedź uzupełniam. Był to Panther, Mark Wet King, który zagrał jedną fejkową akcję po zbyt krótkim snapie. Udało mu się minąć obrońców i pobiec bodajże około 30 czy tam 20 kilku yardów. Więc mówię, to spotkanie uratował nam Murray. Wydaje mi się, że gdyby nie to, to no niestety, Raiders by przegrali. Nawet przy tak dobrej grze Murraya mogli ten mecz przegrać, bo podawali też rękę w ostatnich minutach Jacksonville. No było tego blisko. Wiesz co, Karol, dla mnie bomba jako właściciela Murraya w fantasy football, a Raiders, to musi przyznać, grają tak, żeby wygrywać mecze. Jeżeli przeciwnik zawiesza im poprzeczkę wysoko, grają lepiej, zdobywają więcej punktów, grają bardziej skutecznie. Nie wiem, być może drużyna miała taki, miejmy nadzieję, minimalny, mały, lokalny dołek, ale zagrali tak, żeby wystarczyło. Zwycięstwo się nie sądzi. Ważne, że dopisana jest kolejna wygrana do bilansu. 5-2, szykuje się 6-2. Będzie to coś naprawdę niesamowitego, niespotykanego. Tylko 2 zwycięstwa, a może 3 i będziemy w playoffach. No, rewelacja. Gramy z Tampa Bay Buccaneers, którzy, no właśnie tu jest ten drugi temat, który chciałem z tobą poruszyć. Już o tym też rozmawialiśmy. Kiedyś był z nami fan Tampa Bay Buccaneers, który opowiadał o tym, że no świetny biznes robiliśmy z tym Maguire, bo to jeden z najlepszych, jaki był dostępny, kicker w lidze. Co prawda druga runda, no ale zespół jest tak poukładany, że to ten wybór się nam opłaci. Jak widzimy, no to jest wielki niewypał to mało powiedziane, to jest ktoś na poziomie, może teraz przesadzę, ale myślę, że bo Jamarcus Russell był wybrany z jedynką w drafcie, no ale myślę, że podobnie go stawiam, bo to tylko nie był tylko koszt tego, że był wybrany w drugiej rundzie, ale Tampa Bay oddała też piki. Tak, Tampa Bay musiało przesunąć się w drafcie, żeby wziąć Aguayo w tej drugiej rundzie. I raz, że kosztuje ich mecze, no bo przez fakt, że nie zdobywa tych field goli, Tampa no, przegrywa spotkania, ale dwa, pomyśl, jak trzymanie takiego kickera wpływa na morale całej drużyny.
Każdy wie, że jeżeli nie będzie produkował, jeżeli nie będzie robił tego, co do niego należy, no zostanie w jakiś sposób ukarany, odsunięty od gry, może stracić pracę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Aguayo, z racji tego, że był wzięty tak wysoko w drafcie, jest w zasadzie nietykany. I wszyscy w drużynie doskonale o tym wiedzą. Nie ma innego wyjścia. Tampa Bay muszą się trzymać Aguayo, nie mogą postawić na kogoś lepszego, nie mogą sprowadzić do drużyny drugiego kickera, który mógłby no, w jakiś sposób pomóc Aguayo, bo nie ma co marnować miejsca w 53-osobowym rosterze na dwóch kopaczy. Sytuacja jest naprawdę bez wyjścia i jeżeli menedżer generalny Tampy nie będzie miał wystarczająco dużych jaj i nie przyzna się do popełnionego błędu, to wszyscy będą cierpieć. Przede wszystkim zawodnicy i fani Tampa Bay Buccaneers. Dokładnie. Muszą ryzykować. Może ten zawodnik się przełamie w końcu i będzie ich wsparciem, ale wygląda to dramatycznie. Tampa Bay muszą ryzykować. Oakland Raiders lubią ryzykować, ale wspominałeś też o Atlancie Falcons. Chciałbym o nich też sekundkę, bo mówiłeś, że odpadłeś przez nich w Survival Football. A propos ryzyka, bo to chyba było najgłośniejsze ryzyko ostatniej kolejki. Co pomyślałeś sobie, jak w dogrywce Atlanta Falcons czwartą próbę rozgrywali na swojej połowie? No właśnie, na własnym terenie, ludzie. Wynik był remisowy, nie musieli wcale zdobyć punktów, mogli wybić. Nie musieli, tak. Wiesz co, no, to jest kwestia filozofii trenera. No, gdyby się udało, no wszyscy by go chwalili, wszyscy porozumiewaliby go do Jacka Del Rio z Oakland Raiders. Ale to było w innej sytuacji, mi się wydaje, że to wiesz... No kurde, grasz na swojej połowie, no tak się nie gra. Ja wiem, ale nie byłeś w stanie zatrzymać San Diego Chargers w kilku wcześniejszych seriach. I twoja drużyna rozprzestrzeniła dwucyfrową przewagę punktową. Więc no, widać, że brak jakiegokolwiek zaufania w stosunku do swojej defensji u sztabu szkoleniowego, u trenera Atlanta Falcons. Przede wszystkim. No i tak jak mówię, gdyby ten ruch się opłacił, gdyby Falcons wygrali ten mecz, nie mielibyśmy do niego żadnych zastrzeżeń. Bo trenerów, którzy podejmują niekonwencjonalne decyzje, uważa się za geniuszy, kiedy mają rację i odsądza się ich od czci i kiedy nie mają tej racji, kiedy przegrają spotkania. Niestety, to się nie udało. Kosztowało to mnie między innymi odpadnięcie w Survival Football, który miałem wygrać w sezonie. Niestety. Okej, okay. Kolejny mecz Seahawks grają Saints. Saints grają na swoim obiekcie, co prawda przeciwko dobrej defensywie Seahawks. Cardinals sobie tam za dużo nie pograli, tylko David Johnson robił swoją grę, a reszta raczej nie miała okazji do tego, by sobie popunktować w fantasy. Kolejne spotkanie jest na obiekcie Mercedes-Benz Superdome. Trudno chyba tutaj wskazać faworyta. Teoretycznie powinna być to drużyna Seahawks, ale Saints u siebie no, potrafią robić naprawdę kosmiczne wyniki, szczególnie Drew Brees. Tak, dokładnie tak. Brees kiedy gra u siebie, bo u mnie Saints kiedy grają u siebie, zdobywają całą masę punktów, no ale z drugiej strony przyjeżdża defensywa Seattle Seahawks i no właśnie, kto wygra ten mecz? Bardzo fajna ciekawostka po tym ostatnim remisiku Arizona Cardinals z Seattle. Defensywa Seattle Seahawks spędziła na boisku najwięcej czasu w historii NFL. Żadna inna formacja defensywna od momentu, kiedy powstała liga, nie spędziła na boisku tyle czasu co Seahawks. I są naprawdę no, świetnie grającą formacją defensywną. I nie wiem, no wydaje mi się, że Seahawks wygrają. Chociaż wraca też kwestia ich rozgrywającego. No, Wilson ewidentnie nie jest sobą. Kamery telewizyjne pokazywały, jak mocno zaśmowane są obie kostki Wilsona. Na jednym kolanie nosi taką potężną konstrukcję, która ma jeszcze dodatkowo zwiększać stabilność jego stawu kolanowego. Taki kolosalny, bardzo duży brace. I widać, że Wilson nie biega z tą piłką jednak. Owszem, Seahawks wygrywają, albo przynajmniej nie przegrywają meczy, ale robią to w niekonwencjonalny dla siebie sposób, przynajmniej w ataku. Nie wiem, stawiam chyba jednak mimo wszystko na Seattle Seahawks. No ja postawię tutaj miłością do Drew Breesa, którego bardzo cenię, postawię na Saints. Pewnie się przejadę, ale wolę na Saints niż na przykład w takim spotkaniu jak ty obstawiałeś na Atlanta Falcons. No kurde, jak można grać na swojej połowie w takim momencie? Okej, okay, kolejny mecz Detroit Lions-Houston Texans. Obydwie drużyny bilans 4-3.
Dwa ostatnie spotkania, ale to był rok 2012 i 2008, wygrali Teksańczycy. Nie będzie mieć to zupełnie znaczenia w tej rywalizacji. No chyba tutaj spotkanie powinno być wyrównane, ale moim zdaniem to goście, czyli Lions, powinni sobie poradzić. No Lions są na fali, zdecydowanie są na fali. Oni no, wygrali już w tej chwili dużo więcej niż powinni wygrać na tym poziomie rozgrywek. I pomyśl, gdyby udało im się wygrać jeszcze dodatkowo ten mecz przeciwko Chicago Bears, do tej pory jedyny wygrany mecz chicagowskiej ekipy, jak dobrze wyglądaliby Lions w tych wszystkich power rankings, którzy futbolowi spece układają. I no, z drugiej strony Texans będą no, na pewno podrażnieni ostatnią porażką. Ciekawy jestem, jak wygląda ramię Lamara Millera. On w meczu przeciwko Denver Broncos schodził z boiska, wracał, schodził ponownie i znów się pojawił na boisku. Wszystko przez kontuzję ramienia. Nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja jeszcze. I tak jak powiedziałeś wcześniej, bez Lamara Millera ta drużyna jest praktycznie na kolanach. Więc z drugiej strony Lions no, nie są jakąś potęgą, jak chodzi o grę obronną, szczególnie jak chodzi o granie w defensywie przeciwko grze biegowej. Texans będą grali na własnym terenie. Bardzo trudno wskazać zwycięzcę w tym spotkaniu. No, można by rzucić monetą, nie wiem. Teoretycznie mówię, jeszcze to, jest Alfred Blue. To już nie to, to nie to samo ja. Dokładnie. Więc chyba będę robić wszystko, żeby Millera postawić. Ja właśnie chyba bym tutaj uwzględnił też ten swój typ od tego, czy Miller w ogóle wystąpi. Właśnie, nie wiem, mimo wszystko chyba skłaniałbym się podobnie jak ty w stronę Detroit Lions, którzy grają świetnie w ataku. Tutaj będą mieli również komfortowe warunki. Oni bardzo dobrze grają w halach, na stadionach z krytym dachem i wydaje mi się, że Houston, mając podobne warunki co u siebie na Ford Field, powinni być bardzo skuteczni w ofensywie, powinni znaleźć sposób na zwycięstwo. Kolejne spotkanie, Patriots grają z Buffalo Bills. Patriots, którzy mają bilans 6-1 i ta jedna porażka to właśnie sprawka Buffalo Bills. Ryan już zaczyna sobie znowu żartować, że on zna ten sposób i powtórzy go, że Patriots przyjeżdżają po porażkę, a mogą nawet zostać no, solidnie potraktowani. Ostatnio zostali solidnie potraktowani, przegrali do zera z Bills. Do zera, u siebie. U siebie, więc tutaj teoretycznie, patrząc na te ostatnie spotkanie, wydawałoby się, że Bills mogą mieć jakąś, a może oni myślą, że są faworytami, mogą mieć jakąś nadzieję na zwycięstwo, no ale Patriots, no to jest piekielna maszyna. Teraz jak wrócił Tom Brady, no nie widać sposobu, by ich pokonać. Chyba wraca też Dion Lewis, więc... Revenge game. Tutaj gwarantuję, że w momencie, kiedy Belichick musiał przepchnąć tą superkostą pikułkę tej porażki do zera, od razu sięgnął po kalendarz i czerwonym mazakiem gdzieś tam zakreślił następny mecz przeciwko Buffalo Bills, przeciwko Rexowi Ryanowi i już zaczął game planning w tym momencie. I tak jak mówisz, mając do dyspozycji Toma Brady, mając do dyspozycji coraz zdrowszego Roba Gronkowskiego, trudno wyobrazić sobie inny wynik niż pewne, naprawdę pewne zwycięstwo New England Patriots. Myślę, że Belichick nie pozwoli sobie na to, żeby przegrać dwa razy z tą samą drużyną, z tym samym head coachem. Podobno też pogoda ma być w tym meczu, czytałem jakieś wczesne prognozy, że nie dość, że ma padać, to też wiać, ma być zimno. Może to mieć znaczenie? Myślę, że nie. Znaczy, podobno jedyne, co przeszkadza futbolistom, to silny wiatr, ale naprawdę musi to być silny wiatr. Deszcz, temperatura, z tym ci ludzie radzą sobie całkiem nieźle. Jeżeli nie będzie zbyt dużego wiatru, to powinno być nieźle. No, pogadajmy chwilę o zawodnikach tutaj też, bo widziałeś to, co zrobili Bills z McCoyem. McCoy miał kontuzję, naciągnął hamstring i jego występ stał do samego końca meczu pod dużym znakiem zapytania. Ostatecznie Bills zadecydowali, że McCoy zagra, ale co z tego, jak nie wytrzymał zbyt długo na boisku, odnowił tą kontuzję, nie wiadomo, czy nawet nie pogłębił jeszcze bardziej i znów wisi w powietrzu, znów nie wiadomo, czy zagra on, czy zagra Gillespie. Jeżeli zagra McCoy, to w jakiej będzie formie, to może mieć naprawdę kolosalne znaczenie, bo bez McCoya, no Bills to no, będą się prezentować podobnie jak Houston Texans bez Lamara Millera.
I dodatkowo, no tak. To dodatkowo podnosi szansę New England Patriots na zwycięstwo w tym meczu. No Taylor z pewnością będzie dużo biegał, ale wiemy jak to wygląda, nie? Że czasami po prostu się nie da przeciwko Patriots czegoś zrobić, nie? Czegoś wyjątkowego i to czasami sprawia, że już jest ciężko. Musi być naprawdę wielkie naczynie połączonych różnych czynników, by graczy z Bostonu pokonać. Tutaj jeżeli wypadnie tak silny argument, no to trudno spodziewać się, że Bills sobie poradzą. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Z pewnością chyba jedno z najciekawszych spotkań weekendu. Też jak wspominałem o tym spotkaniu Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, mówiłem, że to jedno z najciekawszych też meczów weekendu. Oto miano też chyba śmiało mogło się bić. Kolejne dwa zespoły, które będziemy teraz omawiać, czyli Jets grają z Cleveland Browns. Będą emocje, to nie? No właśnie. Szósty rozgrywający startujący w Cleveland Browns w tym sezonie. Nie startujący, ale szósty ogólnie. Nie licząc Terrella Pryora. Chociaż podobno Josh McCown może wrócić do gry. Więc niech kibice Cleveland nie tracą jeszcze nadziei. Tak jak już widziałem memy chyba na NFL Memes, czy to na Facebooku, czy na Twitterze. The Walking Dead, świat żywych trupów i zdjęcie Cleveland Browns. Z tymi wszystkimi rozgrywającymi. No niestety. Na tej drużynie ciąży w tym sezonie klątwa. Kropka. No, nie da się tego inaczej skomentować. Taka ilość kontuzji na kluczowej pozycji, to jest nie do przejścia. I uwaga, wraca Ryan podobno. Tak, wraca Ryan Fitzpatrick. Brandon Marshall już nazywa go Fitzmagic 2.0. Ma być reinkarnacja Fitzpatricka. Szczerze liczę na to. Nawet wziąłem go w jednej z moich drużyn fantasy football. Czemu nie? Myślę, że miał trochę przemyśleń. Trochę szczęśliwie dla niego kontuzjowany jest Geno Smith. Ale to lepiej chyba dla New York Jets, bo Fitzpatrick, jaki by nie był, jest lepszym rozgrywającym bez dwóch zdań niż Geno Smith. Ej, no, trudno postawić na kogoś innego niż New York Jets. No tak, no w sumie z tym muszę się z tobą zgodzić, ale jeszcze a propos tej ligi fantazy, do której zgarnąłeś Ryana Fitzpatricka, ty tam musisz wystawiać dwóch quarterbacków, czy jak? Bo nie rozumiem. Nie, tam gram z jednym rozgrywającym, ale ja zawsze w drafcie czekam do samego końca i wybieram rozgrywającego w 10, 11, 12, 13 rundzie pod sam koniec i wymieniam z Ryanem. Później w trakcie sezonu. Tydzień temu grałem w tej konkretnej lidze Kirkiem Cousinsem. W tym tygodniu stawiam na Fitzpatricka. No niestety mam ograniczone pole wyboru, bo ci najlepsi są już zarezerwowani, ale wcale się nie boję Fitzpatricka w tym meczu. Okej, okay. Kolejny mecz to już jest 21:05, przypominamy godzinę wcześniej. San Diego Chargers grają z Denver Broncos. Fajne spotkanie dywizyjne. Wydaje się, że Chargers powinni być skreśleni, bo no nie mają tyle potencjału, ile powinni mieć, ale pokonali Falcons po dogrywce. Więc też będą napędzeni z pewnością tym, by trochę znów utrzeć nosa ekspertom, którzy stawiają na nich, że będą łapać porażki za porażką. A Broncos pokazali, że z Texans to jest to, co oni potrafią i że te ich wpadki to były po prostu tylko zwykłe wypadki przy pracy, które też się zdarzają. Ten pierwszy mecz w tym sezonie między Chargers i Broncos bardzo mnie rozczarował, bo no jestem przyzwyczajony do dużych emocji przy konfrontacjach tych obu drużyn. Mam nadzieję, że tym razem się nie przewiozę i liczę na to, że Chargers postawią się ekipie z Colorado, tym bardziej, że są rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, na fali. To zwycięstwo przeciwko Atlanta Falcons na pewno podniosło im trochę morale. Trochę, bardzo podniosło im morale. Widać było po zakończeniu tego Kicker spotkania. Kicker nie jest już zdrajcą. Kicker też nie jest już zdrajcą. No właśnie. Trener McCoy bardzo emocjonalnie reagował po zakończeniu tego spotkania. Może coś drgnie pozytywnie w tej drużynie. Z drugiej strony problem z running backiem mają Denver Broncos. CJ Anderson na pewno nie zagrał w tym spotkaniu. Cieszymy się wszyscy, którzy mają w swoich drużynach fantasy football młodego Bookera, który dostanie aż za nadto szansę na to, żeby pokazać swoje umiejętności. Gdy musiał na kogoś postawić, no trzeba postawić na Denver Broncos. Drużyny z takim rekordem, które udowodniło już nie dwa razy w tym sezonie, że gra naprawdę świetnie, no trudno postawić przeciwko nim, ale liczę na emocje. Okay, no, że Chargers się postawi. Ja też myślę, że to spotkanie będzie bardzo wyrównane. Defensywa przede wszystkim Denver Broncos pokazuje, że potrafi trzymać im wynik, a nawet zdobywać dla nich punkty, więc to jest, mówię, kluczowy aspekt. Wielu mówiło, że ta defensywa Broncos już nie jest tak dobra jak w poprzednim sezonie, ale punktują solidnie, co mecz. Jeżeli nie sakami, to
to zbijaniem piłki naprawdę, naprawdę są nieźli, a Chargers mają problemy na pozycjach, chociażby Benjamin już wypadł nam z sezonu, więc jest całkiem spora szansa na kolejne zwycięstwo Broncos. Green Bay Packers w kolejnym spotkaniu grają z Atlanta Falcons. A propos problemów biegaczy, Packers też mają problemy, ale wymyślili Montgomery'ego i w pierwszym spotkaniu, kiedy zagrał na pozycji running backa, wyglądało to całkiem nieźle. Tak, ryzyko się opłaciło, Devante Adams błysnął formą, ale umówmy się, pomogła kontuzja Briana Hoyera, bo w pierwszej połowie meczu, kiedy Berci jeszcze mieli kompetentnego rozgrywającego na boisku, ten mecz wcale nie wyglądał tak różowo i wydawało się, że niedźwiedzie przynajmniej powalczą, a w drugiej połowie to już była kompletna katastrofa. No, załamała się przede wszystkim defensywa Chicago, która no, nie miała ani momentu wytchnienia w drugiej połowie. Oni schodzili na 2 minuty, 3 minuty z boiska, żeby musieć z powrotem się tam pojawić, no i niestety grać przeciwko trudnej ofensywie Green Bay Packers. No i Packersi wykorzystali wszystkie te słabości i wypunktowali niedźwiedzi w drugiej połowie. Przeciwko Atlancie... Atlanta no, jest może... już na paśmie z takim schodzącym i wielu mówi, że to może być właśnie powtórka z poprzedniego sezonu. Tak, i szczerze mówiąc, przyłączam się do tego chóru. Ja powiedziałem już nieraz, że wierzę, że Falcons awansują do playoffów, kiedy to naprawdę zobaczę. No bo Falcons przegrali 2 mecze z rzędu, nie zachwycają swoją grą. Teraz znów pojawiają się problemy z linebackami. To już nie będzie dwugłowy potwór, tylko jednogłowy potwór. I szczerze mówiąc, obie drużyny są odrobinę pod ścianą. Obie drużyny bardzo potrzebują tego zwycięstwa, bo Green Bay Packers też są w kryzysie. I o jednej z tych drużyn będziemy mówili w poniedziałek, że odbija się powoli i będzie szła w dobrym kierunku. Drugiej, niezależnie od tego, czy będzie to Atlanta Falcons, czy Green Bay Packers, no będzie już niemała panika. Okej, okay, ostatnie niedzielne spotkanie, no sporo drużyn nam w tym tygodniu pauzuje, bo to Los Angeles Rams, Miami Dolphins, mm-hmm. New York Giants, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers i Baltimore Ravens, więc już tylko jedno spotkanie zostało nam niedzielne do omówienia. Grają Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys. W końcu mamy fajny klasyk i nie tylko, jeżeli chodzi o te takie wartości ponadsportowe, czyli nie patrząc na bilans, Te spotkania zawsze się fajnie oglądało, teraz te drużyny, no to czołówka ligi. Tak, i dwie drużyny, które się szczerze nienawidzą. Bardzo ciekawe spotkanie, przede wszystkim ze względu na Daka Prescotta. Tony Romo podobno jest już prawie zdrowy. Na treningach spisuje się podobno jak no, ten stary Tony Romo, czyli doskonale, ale jeżeli Dak Prescott wygra kolejne spotkanie, poprowadzi Dallas Cowboys do zwycięstwa z nienawidzonym rywalem z dywizji, nie wiem, jak będzie można go postawić na ławie. Nie wiem, w jaki sposób będzie można oddać lejce do tego wozu Tonemu Romo, więc bardzo, bardzo, bardzo kibicuję w tym meczu ekipie z Dallas. Tym bardziej, że Philadelphia już nie błyszcze. Tak jak błyszczała na początku sezonu, błyszcze natomiast Ezekiel Elliott. I to bardzo. No właśnie, tym bardziej polecam też te spotkanie, żeby zobaczyć na żywo. Czasami jest tak, że mówię, kilka spotkań nakłada się na siebie, tak jak w niedzielę i nie możemy skupić się na jednym meczu, by zobaczyć jak doskonale zachowują się poszczególni zawodnicy. Trzeba gdzieś tam przeskakiwać po różnych relacjach. Tu mamy spotkanie o 1:25, wyjątkowo godzinę wcześniej. Warto, jeżeli ktoś nie musi aż tak wcześnie wstawać rano, zerwać troszeczkę nocy i zobaczyć, bo pojedynek zapowiada nam się wybornie. Zakończyliśmy praktycznie już tydzień 8 rozgrywek. Ostatnie spotkanie to Minnesota Vikings, Chicago Bears. Twoi Bears będą podejmować na Soldier Field drużynę, która w poprzednim tygodniu po raz pierwszy przegrała, a w waszej ekipie, tak jak wspominałeś, Hoyer już wypadł, prawdopodobnie też do końca sezonu, ale wielki powrót Jaya Cutlera. Dobra wiadomość, czy nie? A, zobaczymy. Cudowne ozdrowienie Jaya Cutlera nastąpiło, bo gwarantuję, że gdyby Hoyer zagrał dobry mecz, to ciągle mówiłoby się o tym, że Jay Cutler nie jest jeszcze gotowy do gry. No, byłoby to naprawdę bardzo wygodne dla włodarzy Chicago Bears, żeby trzymać go na ławie rezerwowej i grać ze skutecznym i niepopełniającym błędów Brianem Hoyerem. Jest to też dobra wiadomość dla Alshona Jeffrey, powrót na boisko Jaya Cutlera, bo jednak z Cutlera na boisku Jeffrey notuje lepsze wyniki. Zgadnij, ile przyłożeń ma Alshon Jeffrey na koncie w tym sezonie. 3? 0. Oj. Wyobrażasz sobie?
rozgrywający, przepraszam, skrzydłowy tego kalibru na tym etapie rozgrywek jeszcze nie zaliczył ani jednego przyłożenia, a jest to dla niego niesamowicie ważny sezon, bo przecież Jeffy gra na zasadach franchise tag. Właśnie dzisiaj też tak padły jakieś informacje, że on opuści Bears. Możesz potwierdzić? Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że Bearsi nie będą chcieli zapłacić mu dużych pieniędzy, bo on dużych pieniędzy będzie żądał. I na pewno znajdzie się ktoś, kto zaoferuje mu jakiś tłusty kontrakt. Ale raczej nie będą to Chicago Bears, Chicago postawią na Kevina White'a jako swoją jedynkę w przyszłym sezonie. Nie wiem, czy to dobry wybór. Tak czy siak, no, zagramy z Jayem Cutlerem przeciwko podrażnionym Minnesota Vikings, dysponującym świetną formacją defensywną. Zwróćcie uwagę na Stefana Diggsa. Diggs zaliczył w zeszłym sezonie dwa naprawdę doskonałe mecze przeciwko Chicago Bears. To były jego dwa najlepsze mecze w ostatnim sezonie. Myślę, że no już się nie może doczekać, żeby wybiec na Soldier Field i zmiażdżyć Chicago Bears. Chociaż jeżeli Bearsi mają się z czego cieszyć, i kibice Chicago i trenerzy, to z podstawy formacji defensywnej, która jest bardzo niedoceniana, która spisuje się lepiej niż naprawdę wskazują na to statystyki. Ale liczysz tak po cichu na jakąś wielką niespodziankę, czy mimo wszystko pozostajesz tak no zdroworozsądkowy i nie wierzysz, że coś może się tu nagle zdarzyć wyjątkowego, że Cutler rzuci 400 yardów i uda się to spotkanie wygrać? Zresztą bardzo po cichu. No, liczyłem bardzo mocno na zwycięstwo Green Bay i to było coś, co można było w jakiś sposób wytłumaczyć. Teraz będzie naprawdę bardzo trudno. Ach, i szczerze mówiąc, no, nie można nie postawić na Minnesota Vikings. Przy wszystkich problemach, jakie oni mają, teraz jeszcze kontuzja Jerika McKinnona i w słabszej formie ostatnio ich ataku powietrznego, trudno nie postawić na tą drużynę. Myślę, że defensywa Minnesota no, raczej będzie trzymała w ryzach i Cutlera, i Jordana Howarda, który bardzo mocno spadł na ziemię. Nie wiadomo, czy nie zmaga się z jakąś kontuzją, bo naprawdę Green Bay zagrał fatalny mecz. Myślę, że to defensywa Minnesota będzie kontrolowała to spotkanie i zapewni Vikingom szóste zwycięstwo w tym sezonie. Okej, omówiliśmy wszystkie spotkania, które rozgrywamy w 8 tygodniu rozgrywek. Po tym spotkaniu zostanie nam już, no już to będzie połowa sezonu, zostanie nam już tylko 8 tygodni. Dla niektórych zespołów już nawet tylko 7 spotkań, tak jak dla Raiders w sezonie regularnym oczywiście, bo widziałem swoją drużynę co tydzień. Kurde, serce się łamie, co? Przed chwilą zaczęliśmy sezona, a już zaraz będziemy go kończyć. Ja wiem. Tutaj w Stanach wszyscy zastanawiają się, dlaczego ludzie nie oglądają NFL, bo rankingi naprawdę bardzo mocno spadają. Niezależnie od tego, czy mamy w telewizji debatę prezydencką, czy nie, coraz mniej ludzi ogląda futbol. No ale nie mogę się doczekać. Chyba wszyscy nie możemy się doczekać. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Za tydzień też podsumujemy to, co wydarzyło się na boiskach MLB. Na boiskach, dobrze mówię? Tak, na boiskach. Na boiskach, oznaczonych z pięknym diamentem. Do usłyszenia, mówi wam duet Karol Potaś i Łukasz Dudka. Do usłyszenia za tydzień, cześć. Trzymajcie się, cześć. Prawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl